Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu aktywnie poszukuje chętnych do służby. Kandydaci wyłonieni w czasie ostatniej rekrutacji muszą przejść testy sprawnościowe, sprawdzające ich strażacki potencjał. Jednym z najważniejszych zadań jest wspięcie się po drabinie na ponad 20 metrów wysokości. Jakiś czas temu ogłosiliśmy kolejny nabór. Szukamy kandydatów do służby. Wpłynęło około 80 kilku podań. Spośród tych 80 podań po testach sprawności do dalszego etapu zakwalifikowało się 21 osób. Dzisiaj sprawdzamy przydatność do służby kandydatów pod kątem lęku wysokości. Także musimy wyeliminować te osoby, które mają jakieś problemy z lękiem wysokości. Stąd ta próba wejścia nawet ponad 20 kilka metrów, asekuracji strażaka. Osoba, której nie znamy, asekurujemy ją na linię. Także w razie czego, gdyby coś się stało tam z psychiką, czy gdyby ktoś się potknął, na pewno taki kandydat zostanie wyłapany i nic mu się nie stanie. Brak akrofobii, czyli lęku wysokości, to podstawowy wymóg do spełnienia dla potencjalnych strażaków. Ich konfrontacja z drabiną w praktyce jest kluczowa dla oceniających. Pomaga to przezwyciężyć jego lęki i poznać jego słabości, także wiadomo, że kandydat do służby nie powinien mieć lęku wysokości. Komisja kwalifikacyjna Komendy Powiatowej docelowo wyłoni trzech najlepszych kandydatów.